Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy możliwość porozmawiać bezpośrednio z kolegą Rainerem Pittmanem, jak również za pośrednictwem kolegi Huberta Kobińskiego o nowym miesięczniku, który nosi nazwę Pittman Magazine. Jest to nowy miesięcznik w języku polskim, obecny na naszym rynku właśnie od miesiąca stycznia. Pierwszy numer w ogromnym nakładzie 40 tysięcy egzemplarzy został tak pomyślany, tak rozprowadzany jest w Polsce, że każdy z prezesów oddziałów otrzymał taki numer w ilości 50 czy 100 egzemplarzy, w zależności jak liczny oddział był. I taki hodowca, jeżeli chce nabyć, wejść w posiadanie takiego magazynu, może nie tyle co nabyć, bo on jest darmowy, ten pierwszy numer, prosił ci po powiedzenie swojego prezesa oddziału. Ale my dzisiaj tutaj jest dzięki tutaj koledze Hubertowi porozmawiamy z Rainerem Pittmanem, tak żeby to było też zrozumiałe dla wszystkich tutaj naszych polskich czytelników i słuchaczy, o tym magazynie, jakie są plany wydawnicze, co jest treścią, kto współpracuje, a znajdziemy tutaj na pewno wiele interesujących materiałów. Proszę bardzo, może zaczniemy od tego, że najpierw nam Rainer Pittman opowie o tym magazynie więcej, jaką ma tutaj ideę, która jemu taką główną przewodnią tego magazynu. Więc ich werde das Magazin vielleicht etwas sagen können, was ist die Idee, was ist hier empfehlenswert? Die Idee ist einfach oder entstanden ist es eigentlich dadurch, dass ich vor fast 45 Jahren das erste Mal in Polen war, dann also immer häufiger hier auch mit Brieftaubenzüchtern Kontakt bekam, dann unter anderem auch damals schon in Katowice auf der Olympiade war und dort diese enorme Begeisterung für die Tauben festgestellt habe, die teilweise in Deutschland schon so ein bisschen verloren geht. Und das hat mich immer fasziniert. Przede wszystkim pierwszym założeniem czy inspiracją wydania tego czasopisma była moja wizyta przed 45 laty w Polsce. Między innymi byłem na Olimpiadzie wówczas w Katowicach i co mnie urzekło, bardzo zaciekawienie polskich hodowców sportem gołębiarskim. To było właściwie podstawą tego właśnie wydania. Und nun habe ich vor 20 Jahren in Deutschland Brieftaubensport International herausgebracht und denke, ist mittlerweile die anerkannteste Zeitung in Deutschland. Und durch meine Kontakte nach Polen war das irgendwie dann auch naheliegend, weil ich doch mittlerweile viele Freundschaften gewonnen habe in Polen, viele Besucher aus Polen auch bei mir habe, war es irgendwo naheliegend, dass man sagt, Mensch, eine solche Zeitung musst du auch in Polen herausbringen. 20 lat temu zacząłem wydawać w Niemczech czasopismo Brieftaubensport International i odwiedzając Polskę poznałem wielu przyjaciół, wielu kolegów, hodowców i stąd powstał pomysł, żeby właśnie tą gazetę również w Polsce wydawać. Tutaj co widzę, w pierwszym tym numerze mamy tutaj fotoreportaże, wywiady, jak również fachowe porady i weterynaryjne i inne artykuły. Tutaj mamy też takie coś, że te wywiady zagraniczne, to rozumiem, będą te przedruki, te niejako, które Rainer tam dla tej niemieckiej gazety ma. Natomiast tutaj w Polsce te wywiady i te fotoreportaże z hodowli przeprowadzają znani nam tutaj też dziennikarze, z którymi mogliśmy się spotykać i w takich naszych fachowych miesięcznikach. Między innymi jest kolega Zdzisław Karoń, który jest tutaj chyba artykułem, autorem artykułu o hodowli Krystiana Kalera, tak? Tak, zgadza się. To jest stała współpraca, czy tylko incydentalny? Nie, to jest stała współpraca i mają się artykuły pana właśnie kolegi tutaj pojawiać stale. Czyli kolega Zdzisław nam tutaj będzie też tutaj swoje artykuły zamieszczał. Te artykuły, które są o tych wywiady z zachodnimi hodowcami, to są wywiady, które kolega Rainer sam przeprowadza, czy to są też ma swoich dziennikarzy tam, którzy współpracują z tą niemiecką gazetą? Ja może zadam pytanie, żeby uściślić, że tak powiem, pytanie. Herr Pittman, wie man hier auch sieht, in der ersten Ausgabe sind ja Interviews mit verschiedenen, sag ich mal, Züchtern, aber auch, außerdem auch gibt es fachmännische Artikel, zum Beispiel von Tierärzten. Sind es Artikel, die in Ihrer Zeitung erscheinen und die nur übersetzt werden ins Polnische? Und zweite Frage, machen Sie selbst Interviews oder haben Sie einige Personen, die da mit Ihnen zusammenarbeiten, die das in Ihrem Namen, die Reportage und Interviews machen?
Also zum letzten, also zur letzten Frage muss ich sagen, natürlich arbeiten an der deutschen Ausgabe wie auch an der polnischen mehrere Züchter zusammen. Das kann man nicht alleine machen. Ja, to ja zaraz może odpowiem, że przy robieniu artykułów oczywiście pracują inne osoby, gdyż nie jestem w stanie sam tego wszystkiego, tego zakresu tej gazetki ogarnąć. Der Name, aber wer den Artikel geschrieben hat, der Name steht auch immer drunter. Oprócz tego, kto ten artykuł sporządził, jest zawsze nazwisko autora pod tekstem podane. Was ganz wichtig, denke ich, ist, worauf ich in Deutschland schon damals bei Briefraumsport International und auch heute immer noch Wert lege. Ich hatte das große Glück, von Beginn an die damaligen Top-Züchter für die Mitarbeit zu gewinnen. Die Namen werden hier heute gar nicht wahrscheinlich mehr in Polen bekannt sein. Das waren Werner Grundel, Heinrich Meyerholz, Harry Tamsen. Verschiedene davon sind schon verstorben. Ich habe dann auch von Anfang an das Glück gehabt, den damals besten, jüngsten, aber auch wohl besten deutschen Tierarzt für die Mitarbeit zu gewinnen. Das war Burkhard Suthoff. Allgemein anerkannt. Wollen Sie es erst übersetzen? Selbstverständlich. Miałem to szczęście, że od początku wydawania Briefraumsport International w Niemczech, że pozyskałem wielu bardzo wybitnych hodowców, którzy, że tak powiem, zgodzili się swoje wiadomości, że tak powiem, przedstawić w różnych artykułach. Częściowo niektórzy hodowcy już nie są w tej chwili znani, bo po prostu ze względów, że tak powiem, wieku już po prostu nie są czynni. Podobnie jest z weterynarzami, którzy od samego początku swoją wiedzą wspierali mnie i ta wiedza jest po prostu podawana właśnie w tym Briefraumsport International. Von ganz besonderer Bedeutung ist, glaube ich, das darf man sagen, dass alle, die an Brieftaubensport international mitarbeiten in Deutschland, aus Belgien, zum Beispiel in Belgien schreibt die Artikel Stefan Mertens, war selber belgischer Meister mit Jungtauben. Co Fabré, mehrfach Olympiateilnehmer, schreibt aus Holland, nationaler Meister der Niederlande. So, alle, die bei mir mitarbeiten, an der deutschen Zeitung jetzt, und zwangsläufig jetzt auch hier, haben alle durch Nationalsiege, durch nationale Meisterschaften und Olympiatauben über Jahre ihre Kenntnis auf eigenem Schlag bewiesen. Es sind nicht die Theoretiker, sondern auch die Praktiker, die schreiben. Wydaje mi się, że godne, że tak powiem, uwypuklenia jest to, że hodowcy, którzy piszą swoje artykuły, są to hodowcy czołowi, którzy naprawdę potwierdzają swoimi osiąganymi wynikami, że tak powiem, klasę, swoje wiadomości są po prostu przedstawiane w tej gazecie. Nie są to teoretycy, którzy gdzieś po prostu zasłyszaną informację przekazują dalej, tylko z praktyki, z własnej praktyki przedstawiają właśnie metody hodowlane, metody lotowania, które na pewno wydaje mi się są przydatne polskim hodowcom, czy hodowcom w Niemczech, ale po prostu przechodząc, że tak powiem, na wydanie polskie, są to artykuły, które są tłumaczone na język polski i te wiadomości są tak samo po prostu przekazane dalej. Und wir berichten auch die Reportagen. Wir berichten nicht über Züchter, die gerade mal Tauben verkaufen wollen oder die man gerade gut kennt, persönlich gut kennt, sondern wir berichten, das kann man auch verfolgen, immer über die aktuellen Meister. Voraussetzung ist die errungene Meisterschaft, um überhaupt eine Reportage zu bekommen. Also es sollen keine Gefälligkeitsreportagen sein, sondern es sind die Reportagen über die Meister, von denen man auch noch etwas lernen kann. Und dort gehen wir natürlich ins Detail, wie sie ihre Tauben vorbereiten. Chciałem zaznaczyć, że nie są to przypadkowe reportaże pisane przez przypadkowych hodowców, którzy w pewnym momencie zabłysnęli, tylko to są hodowcy, którzy w ostatnich latach bardzo wysokie wyniki osiągali i po prostu na tej podstawie ich wyników chcemy po prostu pokazać ich metody hodowlane, metody lotowania. Myślę, że ich wiedza zawsze jest przydatna hodowcom, gdyż zawsze są takie informacje czy takie szczegóły hodowlane, które są niestety, ale nieznane szerokiemu gronu hodowców.
I myślę, że jest to na pewno korzystne w tym momencie, żeby takie informacje były w tej gazecie. Tutaj w pierwszym numerze właśnie mieliśmy, bo chcę nawiązać do tego, co mówił tutaj kolega, co tłumaczył kolega Hubert, w pierwszym numerze ze strony polskiej mieliśmy reportaż z hodowli m.in. Krystiana Kalera. To jest właśnie hodowca, który od ponad 40 czy 40 bez mała 5 lat osiąga najlepsze wyniki w swoim oddziale. Wielokrotnie go widzieliśmy na podium, i na olimpijskim, i na wystawach ogólnopolskich. No po prostu hodowca taki, no można powiedzieć, no flagowy tutaj z Polski. Jaki jest też kryterium, bo następne artykuły, rozumiem, też będą tak, że będzie część hodowców przedstawionych tych zagranicznych, część polskich. I na jakich hodowców ze strony polskiej możemy liczyć, których kolega Rainer będzie w swoim magazynie prezentował? Ten hier in der ersten Ausgabe sehen wir die Reportage über Christian Kalle. Christian Kalle ist ja bekannt seit 40 Jahren oder weniger. Seine, sag ich mal, Erfolge sind ja in Polen bekannt. Was für Kriterien sind da bestimmt worden für die polnischen Züchter, die da erscheinen in den nächsten Ausgaben? In den nächsten Ausgaben. Wir haben also den Sportfreund Kalle gewählt, weil wir gesagt haben, in der ersten Ausgabe soll also ja wirklich ein ganz besonderer Züchter erscheinen, der nicht nur jetzt in diesem Jahr gerade eine Meisterschaft errungen hat. Und ich bin immer wieder, wenn ich also auf den Verbandsausstellungen in den letzten Jahren war, bin ich immer wieder auf den Namen Kalle gestoßen. Und alle sprachen mit großer Hochachtung von dem Sportfreund Kalle, sodass ich gesagt habe, das wäre der Mann, den wir in der ersten Ausgabe vorstellen. Für die Zukunft ist es Pflicht, entweder in dem Bezirk Erster zu sein oder bei der Nationalmeisterschaft ganz vorne zu sein. Dazu haben wir ja noch die Rubrik mit den RV-Meistern, wo jeder RV-Meister es einreichen kann. Przede wszystkim pan Kalle z tego powodu znalazł się w pierwszym wydaniu, gdyż w wielu rozmowach z polskimi hodowcami często jego nazwisko się pojawiało z wielkim szacunkiem, podziwem za jego osiągane wyniki. Także jest to wybitny hodowca, którego wszyscy szanują, stąd jego miejsce w pierwszej gazetce. W następnych moim zamierzeniem jest tak, żeby pojawili się hodowcy, którzy w Mistrzostwie Polskim względem Mistrzostwie Okręgu zajmowały naprawdę czołowe miejsca. Oprócz tego jeszcze jest rozdział w gazetce, gdzie pojawiają się mistrzowie oddziałów. To są te krótkie reportaże, które tam są, po prostu ich hodowle pokrótce opisywane, ale to są tylko skrótowe. Te główne reportaże o znanych hodowcach, tak jak powiedziałem, to mistrzowie oddziałów, okręgów, przepraszam, i w Mistrzostwie Polskim. Tutaj habe ich, darf ich noch ganz kurz drei Sachen. Am Anfang ist gefragt worden. Welche Tierärzte? Es sind die Tierärzte, die bei uns schreiben, sind Tierärzte, wohin auch die nationalen Meister gehen, die also wirklich die guten Züchter betreuen, Fachleute aus Belgien, ob wir Nanne Wolf haben, Fernand Marien haben, ob wir Wesis Burkhard Suthoff bei uns haben, ob wir Vincent Schröder haben, alles Leute, die mit Top-Leuten zusammenarbeiten. Zweiter Punkt. Jeszcze pan Pittman w kwestii weterynarzy, to chciałem jeszcze dodać, że są to weterynarzy specjalizujący się w leczeniu gołębi i oprócz tego są to weterynarze, którzy, że tak powiem, prowadzą od strony weterynaryjnej hodowlę mistrzów, czy to w Belgii, Holandii, czy w Niemczech, czołowych, powiedzmy, hodowców. I stąd też ich wiedza, że tak powiem, jest podparta praktycznym doświadczeniem u tych hodowców. So, der zweite Punkt, ob die Artikel übersetzt werden aus meiner Zeit, aus der deutschen Zeitung. Natürlich nehmen wir die Artikel, die aktuellen Artikel erscheinen gleichzeitig, der Tierärzte, der Top-Leute erscheinen gleichzeitig in der deutschen Ausgabe wie in der polnischen Ausgabe. Dazu kommt, dass wir dann natürlich für Polen ganz speziell die polnischen Reportagen noch haben und die RV-Meister auch noch haben. Co do jeszcze artykułów weterynaryjnych, są to generalnie artykuły przeznaczone do określonego okresu hodowlanego w roku.
I one pojawiają się tak samo w niemieckiej gazetce, tak samo w polskiej, w tym samym okresie, w tym samym momencie. Czyli to nie jest tak, że będzie najpierw w Niemczech, a później za jakimś opóźnieniem czasowym w polskim numerze. Czyli te artykuły weterynaryjne możemy liczyć, że poświęcone weterynarii, tych lekarzy, jak to specjalistów od chorób gołębi się określa kolumbopatologami, to będą te świeżutkie, takie co w danym okresie hodowlanym my te informacje potrzebujemy. Zgadza się, czyli jak nie wiem, nastanie jesień, no to będzie mowa o, że tak powiem, chorobach okresu jesiennego i na takiej zasadzie po prostu. Denn was den deutschen Züchter interessiert vor der Reise, interessiert auch den polnischen Züchter. So, was den deutschen Züchter während der Reise interessiert, interessiert auch den deutschen Züchter. Also das erscheint zeitgleich dann. So, was aber auch für mich noch ganz wichtig ist, das sind also, dass wir auch nicht Artikel verarbeiten, die vor 20 Jahren mal erschienen sind, sondern wirklich die direkt speziell für Brieftaubensport International und Püttmann Magazin speziell geschriebene Beiträge. To, co już wcześniej powiedziałem, do określonej pory są, powiedzmy, artykuły, ukazują się artykuły w gazetce. Dlatego pan Pittman powiedział właśnie przed chwileczką, to, co interesuje niemieckiego hodowcę, interesuje też polskiego hodowcę, czyli przygotowanie do lotu wiosną. Wszyscy, że tak powiem, pragną zdobyć nagrody, to jest to interesujące. I tak po prostu krok za krokiem jest to, będzie to przedstawiane. In den nächsten Ausgaben, zum Beispiel in der kommenden Ausgabe, ist eine Fragestellung drin an die Jungtaubenspezialisten, deutschen Jungtaubenspezialisten, belgischen, holländischen Jungtaubenspezialisten, wie sie, besonders jetzt die niederländischen, die holländischen, weil die unser Programm auch haben, so, weil wie sie jetzt ihre Jungen vorbereiten, was sie jetzt schon machen, damit sie später mit ihren Jungen glänzen. Das Gleiche ist immer dann in der Zeit saisonbegleitend, was der gute Züchter im Moment mit seinen Tauben macht, um die nächsten Sonntage noch gut zu bestehen. Oczywiście w artykułach będą się też pojawiały kwestie, że tak powiem, idealnego przygotowania gołębi do lotów. I tu właśnie pan Pittman też wspomniał, że pojawią się hodowcy specjalizujący się w lotowaniu gołębi młodych. Wszystkie szczegóły hodowlane będą też przedstawiane, żeby po prostu niektórzy hodowcy pogłębili swoją wiedzę w tym kierunku. Und viele Züchter in Polen werden ja wissen, dass ich auch noch einen großen Zuchttaubenbestand habe. Und wir werden in der nächsten beiden Ausgaben, die Zeitung wird wieder 40 Seiten haben, aber zusätzlich weitere 40 Seiten werde ich in zwei Ausgaben mal meine kompletten Zuchttauben vorstellen, sodass die nächsten beiden Ausgaben 80 Seiten haben. Danach haben die Zeitung, also jede Ausgabe, immer mindestens 40 Seiten, wahrscheinlich mehr. Znaczy generalnie wydanie liczy gdzieś w granicach 40 stron, przynajmniej 40 stron. Kolejne dwa wydania będą liczyły po 80 stron z tego powodu, że będzie katalog moich gołębi rozpłodowych, który też jest objętościowo gdzieś w granicach 40. Także kolejne wydania marcowe i kwietniowe będą liczyły po 80 stron. Entschuldigung, aber in Deutschland ist es so, dass mittlerweile, wir haben ja 20 Jahre über 240 Ausgaben, also wir sind jetzt über 250 sogar, so, dass viele Züchter alle Ausgaben haben. Die haben einen Stapel Zeitung, weil sie diese Zeitung einfach als Nachschlagewerk benutzen, weil sie einfach, im Taubensport ist ja nicht so, was gestern aktuell war, heute schon unmodern. Man profitiert ja von dem auch, was vorher war. So, sie benutzen wirklich die Zeitung als Nachschlagewerk. Tu jeszcze, muszę jeszcze dodać, bo też temat pewien mi uciekł, że tak powiem, ze względu na trochę dłuższe wypowiedzi, że sporo hodowców w Niemczech po prostu zbiera sobie gazetki, żeby później wracać do pewnych artykułów, żeby po prostu tą wiedzę jeszcze pogłębić. Co jeszcze pan Pittman wcześniej powiedział? Fachowe artykuły, które się pojawiają w gazetce, nie są starymi artykułami sprzed iluś lat. Są to artykuły nowe, bazujące na współczesnej wiedzy weterynaryjnej i po prostu też wiedzy hodowców. Nie jest to jakieś tam archaiczne informacje, które już po prostu
w dniu dzisiejszym niewiele po prostu dają hodowcom. Tutaj mam teraz jeszcze jedno pytanie, jak już jesteśmy przy tym tematyce treści, to jeszcze zapytam, bo rozumiem, że my w naszej tutaj polskiej gazecie będziemy mieli prezentowanych hodowców zachodnich, ale tak tytułem tylko takiego dygresji. Czy w swoim niemieckim magazynie też planuje kolega Rainer Pittmann prezentować też między innymi takie postaci polskich hodowców, jak Krystiana Kalera, wielokrotnie nagradzanego na olimpiadach, czy też innych hodowców, między innymi na przykład tutaj, który za chwilę będzie, Manfreda Bulle, który też na olimpiadzie w tym roku miał czwartego gołębia. Jetzt ist noch eine Frage, denn hier sind ja verschiedene berühmte Züchter aus Holland, Belgien, aus Deutschland. Die werden ja hier dargestellt in der Zeitung. Gibt es auch oder wird es auch geben polnische Züchter, die da erscheinen werden in der deutschen Zeitung? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Also wenn ein Züchter, für mich ist das Kriterium immer, hat er etwas, macht er etwas ganz Besonderes, kann man von ihm was lernen, kann man... Man muss nicht jetzt übernehmen, aber regt es zum Nachdenken an, dass ich mir Gedanken mache, kann ich in meinem Sport etwas verbessern. So, und wenn ich einen Artikel habe aus Polen über einen Züchter, der also, ja, der irgendwie eine besondere Vorgehensweise hat, dann wäre ich ja dumm, wenn ich das nicht in Deutschland vorstellen würde. Polen hat jetzt uns die Olympiade, die Goldmedaillen alle weggenommen im Sport. Deutschland hat die schönsten Tauben, Polen im Moment die besten Sporttauben auf Olympiade. Also warum sollen wir da nicht hinschauen? Oczywiście, że będą się pojawiały w niemieckiej gazetce również polscy hodowcy, no bo z różnych powodów. Przede wszystkim wielu hodowców ma różne pomysły na hodowlę. Nowe, że tak powiem, idee, jak rozwinąć i jak to pan Pittmann powiedział, człowiek byłby głupcem, gdyby nie skorzystał z tych rad, z tych nowych informacji, żeby je przenieść na swój grunt, udoskonalić. Druga sprawa, mówi, polscy hodowcy sami pokazali klasę na olimpiadzie. No, jak pan Pittmann powiedział, zabrali nam Niemcom praktycznie wszystkie medale. Najlepsze lotniki są z Polski, najładniejsze gołębie tak samo. Dlatego powiedział, jak najbardziej, polscy hodowcy będą tak samo w mojej gazetce przedstawiani. Pokrótce poznaliśmy treść, o czym będzie nasz magazyn, nowy, tutaj w Polsce wydawany. Powiedzmy teraz jeszcze, jak można zamówić prenumeratę tego magazynu. Jetzt wurde ja schon dargestellt, wie die Zeitung, was in der Zeitung erscheint. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man die Zeitung bestellen? Die Zeitung wird nur im Abonnement geliefert. Also sie findet nicht im Einzelverkauf statt. Gazetę nie można kupić pojedyncze egzemplarze, tylko musi być wykupiona prenumerata rocznie. Czyli prenumerata po prostu jest jedyną formą wchodzenia w posiadanie tego magazynu. Zgadza się. W prenumeratę to już może od siebie powiem, już nie będziemy tutaj przedłużać, ale powiemy tak. Na naszej stronie internetowej jest odnośnik do strony internetowej Rainera Pittmanna, co nosi nazwę pittmann-magazyn.de. I tam się znajduje formularz zamówienia, który należy wypełnić. Zgadza się. Ale też taki formularz zamówienia mamy tutaj właśnie, zobaczmy, w środkowej części tego pierwszego wydania. I tutaj w zamówieniu mamy, przepraszam jeszcze, mamy tutaj formularz, jak wygląda. Tutaj podajemy swoje dane personalne. Natomiast tutaj mamy adres, na który należy go wysłać. Oczywiście podraża to koszt troszeczkę, ponieważ to chyba 5 zł, tyle kosztuje wysłanie takiego zamówienia do Niemiec. Bo co ciekawe, tutaj zamawiamy bezpośrednio u Rainera Pittmanna. Odbywa się to nie poprzez żadnego pośrednika, a przez bezpośrednio u Rainera Pittmanna. No, Rainer Pittmann ma doświadczenie z wydawaniem swojej gazety ponad 20-letnie. Sami byliśmy na tym 20-leciu, na tych dniach otwartych. To wiemy, że wie, co robi. I każdy, kto zamówi poprzez czy formę poprzez elektroniczną formę przez stronę internetową, czy też wyśle taki tradycyjnie, tutaj widzimy nożyczki, można wyciąć taki druczek do Niemiec, tam do Lene, będzie mógł sobie po opłaceniu liczyć, że co miesiąc dostanie taki numer. Tutaj jeszcze zobaczmy, ja już to powiem od siebie, tak jeszcze, że koszt zamówienia takiego rocznej prenumeraty wynosi 12 numerów, 12 wydań, 144 zł. Cena oczywiście obejmuje koszt wysyłki. Natomiast jeżeli ktoś chce, przebywa za granicą, a mówi po polsku, czy nawet jak nie mówi po polsku, a chce mieć taki w języku polskim magazyn sobie do kolekcji, musi zapłacić 45 euro, które również obejmuje koszt wysyłki. Tutaj jeszcze mamy jedną rzecz, o to zapytamy zaraz. O tutaj na drugiej stronie tego zamówienia mamy taki
arkusz z pytaniami, pytaniami skierowanymi do mistrzów oddziału. Bo tutaj, jak już rozmawialiśmy wcześniej o treści, mówiliśmy, że Rainer mówił, że będziemy tutaj prezentować w gazecie różnego rodzaju hodowców, którzy są i z Polski, i z zagranicy. Z Polski przyjęli takie kryterium, jeżeli będzie występował tutaj mistrz oddziału, to mistrz oddziału będzie musiał wypełnić taki artykuł, taki arkusz, zaprenumerować gazetę tą i wtedy może liczyć, że jeżeli był tym mistrzem w ostatnim sezonie, czyli w sezonie 2016, to do kiedy? Do sierpnia bodajże będą się ukazywały wywiady, reportaże z hodowli właśnie tych mistrzów. Czy tak? Zgadza się. W ten sposób to jest planowane, żeby tak robić. Kiedy już wspomnieliśmy o tych mistrzach oddziałów, żeby oni wypełniali te arkusze z pytaniami i zamawiali prenumeratę i mogą wtedy liczyć na to, że się o ich hodowli ukaże fotoreportaż, czy też ten wywiad z nim, czy też artykuł o nim, to powiedzmy, jakie będzie kryterium wyboru spośród tych, którzy zamówili prenumeratę i wypełnili ten arkusz? Es ist jetzt nur die Frage, wenn jetzt die RV-Meister sich melden und dieses Formular ausfüllen, was für Kriterien wird es dann geben? Czy to losowanie będzie może? Ob es die RV-Meister, wenn ja. Er das ausfüllen und dann, was, nach welchen Kriterien erscheinen sie dann in den nächsten Ausgaben? In der Reihenfolge, wie sie sich melden. In der Reihenfolge. Also w takiej kolejności będą się ukazywały reportaże, w jakiej kolejności będą się zgłaszali mistrzowie oddziałów. Czyli możemy powiedzieć, to pierwszy, ten lepszy. Ten lepszy. Dobrze. Jeszcze tak jak już mówimy o tej treści, o współpracownikach, na początku nie przedstawiliśmy tutaj kolegi jeszcze do końca Huberta, kim jest, bo tutaj warto wspomnieć, że kolega Hubert jest i hodowcą, i też autorem wszystkich tłumaczeń w tym magazynie, tak? No, zgadza się. No, kolega Hubert nam więcej może się przedstawi, gdzie lotuje, jakie ma może sukcesy, czy tam mniejsze, większe. Sukcesów to może, znaczy, ale może po kolei. Się zgadza, że tłumaczę te artykuły z języka niemieckiego na polski. Co do... Przepraszam, przerwę ci, bo powiedzmy, że jesteś germanistą z wykształcenia, dlatego możemy liczyć, że to jest na pewno poprawnie wszystko zrobione. To nie jest taki język, że tak powiem, ułomny, ale taki poprawnie zrobiony tłumaczenie. No, mam nadzieję, że artykuły będą, że tak powiem, czytelne i zrozumiałe dla polskiego czytelnika. Staram się to w miarę dobrze robić. Tak jak kolega wspomniał, skończyłem germanistykę w Opolu. Oprócz tego hoduję gołębie. Co do osiąganych wyników, no nie są to znaczące wyniki, także lepiej pomijmy ten temat. Oddział powiedz, jak mi lotuję w oddziale Toszek od już ponad 30 lat. Także trochę wiedzy praktycznej też mam i przynajmniej obeznany jestem z hodowlą gołębi, także myślę, że ta tematyka nie jest tam dla mnie czymś obcym. Widzę, po treści artykułu w tłumaczeniu widać, że na pewno znasz się na tym i wiemy, co tutaj, to mam naprawdę dobrze zrobione tłumaczenie. Czy coś jeszcze odnośnie zamawiania, wejścia w posiadanie takiego magazynu możemy powiedzieć? Gibt es noch irgendwelche Bemerkungen bezüglich Bestellung, denn das haben wir alles gesagt, wie das verläuft, wie man das ausfüllen soll. Gut, es gibt die zwei Möglichkeiten, also per Internet und natürlich also per Bestellbogen mit den zuzuschicken. Die Fragen sind dann häufig nach der Rechnung, also der Züchter soll nach der Bestellung einfach warten, bekommt seine Rechnung, kann die dann überweisen. In der Rechnung, in den 144 Euro sind die Portokosten mit drin. Entschuldigung, 144 Slotti, Entschuldigung, also sind die Portokosten mit drin. So, aber ich hätte noch also ein, zwei Dinge noch anzumerken auch noch. Ich war ganz begeistert und sehr erfreut und bin auch dankbar, dass der Präsident Cavalla dieser Sache so positiv gegenübersteht, dass er also auch mir vorher schon mal in einer ganz anderen Sache, vor einigen Jahren, als ich ihn nach etwas fragte, mir sofort also ja, einen Gefallen getan hat. So, deshalb haben wir auch dieses Interview, wo letzten Endes er ja, über die Zukunft und über die letzten Jahre des polnischen Taubensports berichtet, also gerne veröffentlicht. Co do sposobu prenumerowania, to właściwie już zostało praktycznie wszystko powiedziane. Ja bym tylko może dopowiedział, że po wysłaniu tego formularza zamówieniowego każdy hodowca otrzyma rachunek z numerem konta, na które pieniądze mają być przelane, czyli na kwotę 144 zł. Oczywiście, tak jak było powiedziane, to jest dostawą do hodowcy.
W tym miejscu też pragnąłbym podziękować panu Kawalerowi za to, prezydentowi Polskiego Związku, za to, za wsparcie, za zrozumienie. Rozmawialiśmy na temat też tej gazetki. W tej gazetce też pojawił się artykuł o naszym prezydencie Polskiego Związku. Także bardzo też, że tak powiem, dziękuję za te owocne rozmowy i współpracę właśnie z prezydentem Kawalerem. Dann möchte ich mich natürlich auch bei Herrn Sportfreund Kawan bedanken, dass der also sofort begeistert also die Sache aufgenommen hat und also seine Mitarbeit zugesagt hat und ja auch den ersten Beitrag damit geschrieben hat und demnächst auch die Rubriken der RV-Meister betreut. Też bym jeszcze przy tej okazji też chciał podziękować panu Karoniowi za artykuły polskie, które w tej gazetce się pojawiły i będą pojawiały, za jego zaangażowanie i, że tak powiem, otwartość i entuzjazm w tej pracy, że po prostu przyjął moje zaproszenie i pracuje właśnie na potrzeby tej gazetki. Także my również te koledze Karoniowi też życzymy, żeby jak najwięcej nam tych ciekawych informacji przekazywał. Także myślę, że będziemy pomału kończyć i też już i tak troszeczkę nam wyszło dość długo, ale dobry materiał wymaga troszeczkę czasu do zaprezentowania. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.